Witajcie kochani, dzisiaj mam dla was odcinek specjalny z domu moich rodziców. Tak więc wybaczcie, tego troszeczkę nie ogara. No i mam tutaj ze sobą mojego Edka, który, nie wiem, dzisiaj jest jakiś taki bardzo, widzicie, złośliwy i nie chce ze mną siedzieć. Chodź, położę cię na podusi. Połóż się tu na podusi, proszę cię. No się nie ma naprawdę. Edziu, chodź tu do pani, chodź. Tak, kotek tutaj taki zły, maltretowany, tak? Dobra. Dobra, mamy Edka na... Ale się zmacham, wiecie co, gonienie go to jest jakaś po prostu tragedia. Ale mamy go już tutaj, sobie siedzi grzecznie, tak. Tutaj, widzicie główkę jego? Chyba widzicie. Łepek czarny, niedobry. Dobra. Wiele osób po tym, jak nagrałam ten tag z Piniem, czyli z kotem, którym mieszkam w Warszawie, chciało, żebym nagrała go również w wersji z moim Edkiem. Jak wiecie, jeżeli oglądacie mnie już długo, Edek jest dosyć szczególnym kotem dla mnie i dla tego kanału, dlatego że pojawił się w naszym domu tego samego dnia, kiedy ja nagrałam swój pierwszy gadany film, dlatego on jest takim troszeczkę ojcem chrzestnym właśnie kanału. Oho, już posiedział. No dobra, bo nigdy tego nie nagram. Na razie widzę, że ktoś go tu zainteresowało i się bawi. Przejdźmy może do pytań. Edziula, zostaw. No tak, jakiś śmietek tam jest, on będzie teraz go gonił. Edek. Dobra, niech się bawi. Więc tak. Pierwsze pytanie. Jak się nazywa twój zwierzak? Jak już wiecie, to jest właśnie Edward. Mówimy na niego... chociaż nie wiem, czy nie jest takie dalej takie pytanie. To odpowiem potem. Nie, ogar totalny po raz kolejny. Jakie to zwierzę, jakie jest rasy? Oczywiście jest to kot, czarny dachowiec, czarny jak smoła, ma tylko taką małą białą krawatkę, nie wiem czy to było widać. Teraz będzie chyba skakał na grzejnik, ależ oczywiście, teraz usiadł sobie na parapecie. Jak długo jest z tobą? No tak jak wam mówiłam, pojawił się wtedy, kiedy pojawił się mój pierwszy gadany filmik na YouTubie, czyli to było ponad 4 lata temu, bo to było 31 października 2009, tak, czyli ponad 4 lata temu. Jak znalazł się w twoim domu? Generalnie to było kocie, które... kotka... Kogoś tam od mojej mamy z rodziny się okociła i po prostu oni mieli właśnie te kocięta i mama namówiła mojego tatę, żeby jedno z nich przygarnąć. Właśnie tym sposobem Edek znalazł się u nas. Ile ma lat? No to tak jak mówiłam, on podejrzewam, że ma około 4,5 roku, może troszeczkę więcej. Co jest dziwnego w charakterze twojego zwierzaka? Znaczy, Edek jest straszną przytulanką, on jest taki, bardzo często przychodzi sam, wtrynia się na kolana, lubi właśnie siedzieć z nami. To, co mnie ostatnio zdziwiło, bo on kiedyś taki nie był, to teraz zrobił się taki troszeczkę bardziej agresywny, ale to też jeszcze jest w granicach rozsądku, bo on nie ugryzie bardzo mocno nie podrapie, tak strasznie delikatnie. Miałam tu jakieś, o tu mam jakąś taką... małą sznitkę, tylko po zabawach z nim nie chcę bardziej pokazywać, żeby nie było, że wam pokazuje środkowy palec. Tak więc to jest jedyne, co ja mam po nim, jakieś takie obrażenia. Co twoja relacja ze zwierzakiem dla ciebie znaczy? To jest takie tendencyjne pytanie, jeżeli chodzi o ten tag, bo wiadomo, że wszyscy, którzy mają zwierzaki i którzy chcą nagrać ten tag, to dla nich to zwierzę jest bardzo, bardzo ważne. Ja bardzo żałuję, że nie mogę spędzać z nim więcej czasu, żałuję, że nie mam go ze sobą w Warszawie, ale zawsze jak tutaj jestem, to staram się maksymalnie jakby wykorzystać ten czas, który jest mi z nim dany, bo naprawdę, jak wiecie, ja jestem totalną kociarą i uwielbiam go po prostu. Najmilsze wspomnienie związane ze twoim zwierzątkiem. Znaczy wiecie co, nie mam jakiegoś takiego konkretnego, charakterystycznego jakiegoś jednego wspomnienia, że coś konkretnego się wydarzyło. Ja uwielbiam ten czas, który spędzamy razem. Pamiętam jak był malutki, miałam nawet chyba, nie wiem czy jest jeszcze ten filmik na moim kanale, miałam właśnie taki filmik z klipami, kiedy on był maleńki i bawił się moim guzikiem od sweterka, albo bawił się tasiemką, ganiał ją po całym pokoju. Są takie strasznie urocze chwile, teraz też potrafi czasami zrobić różne głupie rzeczy. No jak to zwierzak, koty generalnie są śmieszne i myślę, że robią w ogóle niesamowitą furorę w internecie. Ile jest filmików z jakimiś takimi właśnie dziwnymi zachowaniami kotów, no to tylko my wiemy. I ostatnie pytanie, jak nazywasz swojego zwierzaka?
To jest właśnie to, co ja na początku zaczęłam mówić. On ma na imię Edward, oczywiście jak zwykle to jest zainspirowane sagą Zmierzch, aczkolwiek nie dlatego, że jestem wielką fanką akurat tej postaci, ale dlatego, że jakoś to imię najbardziej mi do niego pasowało i generalnie naprawdę do niego pasuje, bo on ma takie dwa wystające kły. Co też chyba kiedyś wam pokazywałam na jakimś zdjęciu. On generalnie bardzo dużo lubi jeść takich rzeczy, które... No koty są drapieżnikami, więc one powinny być jakby mięso i tak dalej, a on bardzo często na przykład je wafle ryżowe albo naleśniki, także on nie jest takim typowym mięsożernym kotem, więc my mówimy na niego Edek, Edziula, Edziu, no wszystkie te zdrobnienia, które są od imienia Edward się pojawiają, tak więc tutaj nie ma chyba, nie trzeba być nawet jakoś bardzo kreatywnym przy tym imieniu. Tak więc... Zabrałam Edzia jeszcze na chwilę z parapetu, żeby się z wami pożegnał, tak? To jest czarny Edek, sprzedawca kredek. Zaropiałe oczko. Umyj sobie oczy, brudasie. Mój kochany zwierzak. Tak więc dajcie znać, jak się wam Edziula podoba, jak się wam filmik podobał. Pamiętajcie o kciukach w górę, o komentarzach, o subskrypcji. Wszystkie linki do moich portali społecznościowych macie oczywiście na dole pod filmikiem. A dzisiaj żegnamy się już z wami.